my! Adam, uśmiechnij się. Wyjeżdżamy na pierwsze w tym roku zgrupowanie zimowe. To będzie ciężki czas dla piłkarzy. Co czeka piłkarzy Pogoni Szczecin w Pogorzelicy? Oczywiście, po tych trochniach badania będzie teraz więcej roboty, więcej biegania, więcej na siłowni. Także to jest normalny czas przygotowawczy, który jest ciężki przy piłkarze, ale ja myślę, że nie jest to pierwszy obóz pre tych młodych chłopiaków, także ja myślę, że nie będzie takie groźne, żeby to mali mieć problemy. Musimy trenować tak, abyśmy aj ten następny dzień jeszcze mogli dalej trenować, także nie mamy ten umysł w pierwszy dzień ich zniszczyć tak, żeby już nie mogli trenować, także będzie toho wiele, ale taki jest już obóz przygotowawczy. 23. No i dobrze, Wojtek. Nagrywasz pewnie co? Zaczęliśmy od testów. Czy możemy cokolwiek zdradzić, jak te testy wyszły? Czy piłkarze obijali się w święta? Wszyscy byli w porządku. Jako tam my im dali program na święta, co mają robić w tym okresie urlopowym. A ja myślę, że to aj zrobili tam, lebo jest dobre, że kiedy masz zaufanie w piłkarzy, ale musisz aj kontrolować, a ta kontrola teraz jest tak dostępna, że tam nie było uniku, aby nic nie robili, także wszystko tam było w porządku. A było to widno aj na tych wynikach tych testów, że tam hlavne w tej wydolności, że tam pracowali na sobie aj w urlopie. Czekają nas pierwsze sparingi nad morzem. Drużyny z niższych lig to taka właśnie piłkarska rozgrzewka, żeby najpierw z takimi drużynami trochę pograć, a potem w Turcji z silniejszymi. Tak to jest. Do tych sparingów tam w Pogorzelicy będziemy wchodzić z pełnego treningu. Tam te wyniki nie są najważniejsze. Oczywiście nikt z piłkarzy ani na szkoleniowców nie chce przegrywać, ale tam najważniejsze będą te treningi, a oczywiście tam chcemy aj grać, bo ja stale gadam, że najlepszym treningiem jest mecz, a ten mecz sparingowy nam pokaże też wiele. Będziemy tam mieć piłkarzy, którzy będą na triali, którzy będziemy chcieć oglądać w tych warunkach meczowych. Także też te sparingi będą służyć na to, abyśmy widzieli aj tych nowych piłkarzy, którzy byli wypożyczeni, którzy będą na trialu. Także te mecze mają tam też swoje sens. Erika, wziąłeś wałek? Co? Wałek. Nowi piłkarze na testach, też dużo więcej młodych. Trudne zadanie przed trenerem, bo mnóstwo tych piłkarzy do oglądania. Tak, jesteśmy tam 4 szkoleniowcy, także będziemy mieć dość miejsca na to, abyśmy tych piłkarzy dobrze zobrali pod lupę, abyśmy ich widzieli, abyśmy dali potem tam taką tu rozumną decyzję, co z tymi piłkarzmi, którzy są wypożyczeni, czy zostaną, albo se powrócą do tych drużyn, gdzie grali ostatni sezon. A to samo jest aj z tymi nowymi piłkarzmi, którzy będą na trialu.